tym odcinku będziemy rozmawiać o jodzie. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale PAS TV. Dzisiaj naszym gościem po raz pierwszy jest Mirosław Surma. Witamy Panie Mirku. Witam. I oczywiście tradycyjnie proszę powiedzieć kilka słów na swój temat. Moja firma zajmuje się dystrybucją naturalnego jodu w Polsce i w Europie. Jestem właścicielem firmy. Dobrze, właśnie Panie Mirosławie, będziemy rozmawiać na temat jodu. Jest wiele różnych historii, legend, opinii, czy ten jod jest potrzebny, czy nie jest potrzebny, czy jest szkodliwy, czy jest niezbędny. Proszę podzielić się z nami Pańską wiedzą na temat jodu. W jakiej postaci dzisiaj go możemy kupić, gdzie on występuje i czy rzeczywiście Pańskie zdanie na temat tego jodu, czy też potrzeby jodu w naszym organizmie. Tematyką jodu zająłem się kilka lat temu. Przystąpiłem do współpracy z moim partnerem biznesowym, właścicielem źródła na Słowacji. Bardzo mnie zainteresował temat i zaczął powoli wciągać. Temat generalnie jodu w Polsce i nie tylko na świecie jest mocno kontrowersyjny. Różne środowiska jakby przepychają kwestię jodu na swoją stronę. Nie ulega wątpliwości jedna rzecz. Jod jest potrzebny ludziom, zwierzętom i roślinom. Jeżeli chodzi o występowanie jodu, to no, w dzisiejszych czasach mamy problem, dlatego że nastąpiła totalna degradacja jakby z powierzchni ziemi jodu poprzez lodowacenia spłynął do oceanów, resztę dopełnił deszcz, a na końcu wszędzie bryzka chemia. Czyli mamy wyjałowioną ziemię na pewno w całej Europie. Śladowe ilości, w sensie w pasie morskim do 200 metrów, jest w glebie i na południu Europy śladowe ilości. Poza tym mamy na każdej głębokości wyjałowioną glebę z jodu. Oczywiście nie tylko. Nie tylko, no właśnie, bo tak naprawdę to dotyczy czy minerałów, czy witamin. Jest zupełnie inaczej, jeśli roślina wyciąga to poprzez korzenie. I my tą roślinę później zjadamy, czy warzywa, czy owoce, bo też o tym będziemy rozmawiać, czyli w glebie jest bardzo mało, tak? Jest ograniczona ilość tego jodu. W takim razie w jakiej postaci ten jod dzisiaj jest dostępny na rynku? Jest parę form dostarczania jodu na dzień dzisiejszy. Jod jest dostarczany w formie alg. Znaczy, możemy jakby jeszcze przyswajać w produktach spożywczych, to owoce morza, ryby i algi morskie. Poza ewentualnie woda, a potem to już zostają suplementy diety syntetyczne. No, ale przecież mówi się o tym, że jest w zasadzie sól kuchenna jest jodowana. Co Pan o tym myśli? No bo jest jodowana, to prawda. Natomiast w procesie jodowania soli kuchennej do momentu spożycia praktycznie wietrzeje 90% jodku potasu z soli. Poza tym no, sól nie do końca była trafionym jakby eksperymentem, próbą wyjodowania ludzi, dlatego że wiąże się to z chorobami wieńcowymi i nadciśnieniem. Poza tym spożycie soli gwałtownie spadło, więc ludzie są niedojodowani. A poza tym, z tego co się orientuję, to raczej jest tam syntetyczny jod. No tak, tu jest mocne przekłamanie, dlatego że wiąże się to tak samo z normami no, narzuconymi przez WHO, bo rozróżniamy dwie formy, powiedzmy sobie, jodu, czyli jodków dostarczanych do organizmu. Czyli jod w formie jodków organicznych, czyli jod powiązany z węglem i on występuje właśnie w algach morskich, plus oczywiście w stworzeniach morskich, czyli rybach, krewetkach, etc. I występuje forma nieorganiczna jodu i to jest na dzień dzisiejszy, mówimy o syntetycznym,
jest to jodek potasu, tak? Czyli wytworzony jakby substytut jodu. Natomiast on ma w ogóle inną wchłanialność w organizmie niż na przykład jod organiczny. Wiemy również, że na rynku rozróżniamy jakby dwa rodzaje jodu, jod organiczny i nieorganiczny. Czy tu może Pan podzielić się swoją wiedzą? Tak, jod organiczny występuje w owocach morza i w algach, ponieważ są to związki połączone z węglem, więc stąd nazwa potoczna, jaka występuje, to jest właśnie jod organiczny. Druga forma, występuje jakby jod w formie jodków nieorganicznych i to występuje w formie syntetycznej i w formie naturalnej. W formie syntetycznej, czyli w zakładach chemicznych następuje tam powiązanie i wytworzenie tego jodku potasu. Natomiast istnieje w formie nieorganicznej naturalnej i on występuje w wodzie morskiej, zanim wchłoną go ryby i algi, czyli bez związków jeszcze węgla, występuje w solankach i to by było tyle. Solanki oczywiście są rozsiane po całym świecie, ale większość jest bezużyteczna, ponieważ mają metale ciężkie i zanieczyszczenia, tak jak i woda morska. Panie Mirosławie, tak jak powiedzieliśmy w zajawce naszego filmu, że jest dużo legend na temat potrzeby jodu. Ja sam doświadczyłem tego, a mianowicie moja znajoma opowiadała mi, że ojciec trafił do szpitala i oczywiście zrobiono z nim wywiad, czego zażywał i między innymi powiedział, że spożywa jod. No i oczywiście lekarz zrobił wielką awanturę i tak naprawdę no sporo jest tych kontrowersji. Jedni mówią, że jod jest niezbędny, potrzebny, inni mówią, że to co jest w soli, czyli ta jodowana sól, że to absolutnie wystarczy. Czy Pan ma tutaj jakąś wiedzę na ten temat? Posiadam wiedzę oczywiście. Sprawa wygląda tak. Normy WHO narzucone, jeżeli chodzi o suplementację, przyjmowanie jodu, to 150 mikrogramów dawka dobowa. Jeżeli chodzi o jodowanie soli, to w procesie jodowania soli kuchennej do momentu spożycia przez konsumenta potrafi się ulotnić do 90% jakby tego jodku potasu, więc on na dobrą sprawę nie spełnia w ogóle swojej funkcji, jeżeli chodzi o jodowanie soli. Natomiast jeszcze jest druga kwestia. Jak wszyscy wiemy, różnica między wchłanianiem minerału w formie naturalnej, bądź związków chemicznych, bądź witamin i minerałów jest od 80 do 100% wchłanialność, biodostępność. Natomiast w formie syntetycznej organizm wchłania maksymalnie do 15% przy założeniu, że gospodarka jelitowa w organizmie jest poprawna, bo może się to skończyć nawet wchłanianiem na poziomie 0%, czyli organizm nie przyswaja. Więc z tego 10% przy soli kuchennej, jeżeli zostaje, to na dobrą sprawę już nam zostaje 15 mikrogramów, które organizm wchłonie, bądź jeszcze nie wchłonie. I wtedy mówimy o to, niedojodowaniu, czyli nie spełniamy tej polityki jakby profilaktycznej i mamy problem wtedy, poważny. Właśnie, panie Mirosławie, bo proszę nam powiedzieć, i to tak w miarę w przyswajalnym języku, dlaczego pańskim zdaniem jod w organizmie jest niezbędny? Należałoby się cofnąć przede wszystkim do genezy, jeżeli chodzi o funkcję jodu, bo w organizmach pierwotnych nie było takiego narządu jak tarczyca. Jod gromadził się w przewodzie pokarmowym. Dopiero kiedy się zgromadził w przewodzie pokarmowym, wytworzyła się tarczyca, tak? I uruchomił się ten pierwotny układ hormonalny, tak? I on jakby funkcjonuje do dzisiaj, nastąpiła stopniowa ewolucja. Człowiek, w ogóle i zwierzęta, nie jest w stanie funkcjonować bez
poprawnie funkcjonującego jakby układu hormonalnego. Żeby on funkcjonował, potrzebne jest paliwo. Tym paliwem jest jod i kofaktory, które wspomagają w procesie wchłaniania, dystrybucji, przemiany hormonalnej właśnie jod. Bez jodu nie ma możliwości wytworzenia hormonów. Czy przy niedoborze jodu, czy można przypuszczać, na jakie schorzenia jest narażony człowiek? No, podstawowym schorzeniem takim ewidentnym to jest wole tarczycowe i to jest jakby ostra niedoczynność tarczycy. Zresztą na tej podstawie zostały ustalone właśnie te przepisy WHO, czyli to minimum 150 mikrogram, żeby nie powstawało wole. Natomiast tarczyca to jest jeden z elementów układanki, bo to jest około 30%. Różne źródła mówią 30 do 80%, ale to jest prawdopodobnie między 30 a 40%. Reszta rozkłada się po narządach w organizmie i we wszystkich komórkach, bo narządy potrzebują form jodków przez organizm, natomiast komórki i kluczowe jest narządy w ciele potrzebują form jodu. I to jest kolejny problem, bo w zależności co dostarczymy do organizmu, czy jodki syntetyczne, czy w formie naturalnej. Taki następuje rozkład. Czyli wymienił Pan tarczycę. Jakie jeszcze grożą nam schorzenia przy niedoborze jodu? Znaczy, no, niedoczynność tarczycy, tak, czyli wole, niedoczynność tarczycy, następuje jakby problemy sercowe. Ogólnie no, stan organizmu się pogarsza, łącznie z częstą zachorowalnością w przypadku kobiet, tak, na guzy piersi, endometriozę, mięśniaki, u mężczyzn objawem takim ewidentnym to jest już taki stan zaawansowany, to jest rak prostaty. A ogólnie jest spadek formy organizmu, spadek witalności, zły sen, często występują limfy. Całościowo na każdy organ ma ogromny wpływ, tylko my nie zdajemy sobie sprawy. I druga sprawa, jeżeli nie mamy jodu, to jest chyba też na dzisiejsze czasy podstawowa, to jest to, że przyjmujemy halogenki zamiast jodu, czyli pokrewne fluorkowce typu brom, chlor do organizmu, a to następuje infekowanie i jakby toksyzacja organizmu. Rozumiem. Może jeszcze porozmawiajmy trochę właśnie o tych niedoborach. Czy według Pańskiej wiedzy są jakieś objawy, symptomy niedoboru jodu, które mogą nas zaniepokoić, czy spowodować, żebyśmy zastanowili się nad problemem? To znaczy, no, tak jak wspomniałem, ewidentnym jest, następuje zaburzenie układu hormonalnego. Może być to tycie, u różnych osób różnie to przebiega, tak? Jest zespół, no, zimne ręce, zimne dłonie, uczucie zimna, właśnie kiepski sen. U kobiet zwłaszcza występują te objawy przy niedoborach jodu. Potem to już takie no, ewidentne, tak? Czyli no, problemy z zajściem w ciążę. Nie mówię, że to jest główny czynnik, ale bardzo istotny. Tak? Dlatego, że przy zaburzonym układzie hormonalnym następuje jakby dysproporcja progesteronu w stosunku do estrogenów. Tak? Jeżeli jest przewaga estrogenów, kobieta ma problem z zajściem w ciążę. Poza tym endometrioza, tak, mięśniaki, to jest równie cysty na jajnikach, w piersiach, torbiele, no masa, wypadanie włosów, to też jest przyczyna między innymi niedoboru jodu. Okej, a proszę powiedzieć, czy są badania na ten temat nie tylko w Polsce, ale w innych krajach? Czy są jakieś statystyki, które mówią, czy właśnie na temat braku tego pierwiastka w organizmie? No, na dzień dzisiejszy według różnych organizacji, między innymi no, wiodącej WHO, na niedobory jodu cierpi około 4 miliardów ludzi. Mm-hmm. Czyli możemy powiedzieć, że połowa populacji, tak? Tak jest, no dlatego, że my żeśmy wspomnieli o degradacji ziemi w Europie, natomiast ta degradacja jest wszędzie. Tak? Im wyżej rozwinięty kraj technologicznie, tak, tym bardziej wyjałowione gleby. To jest raz, plus większa jakby ingerencja jakby tych fluorkowców w organizm, bo i Pan i ja w tej chwili mamy marynarki, spodnie, my mamy na sobie brom.
tak? Główny sprawca dodatkowego wytrącania jodu z organizmu. A skąd ten brom się bierze? Bo tak no, się mnie zainteresował. Brom generalnie do celów przemysłowych jest pozyskiwany i odseparowywany z wody morskiej. Tak? Ale jest to ja ten... wiem, że w wojsku chyba dawało się kiedyś, tak, no, żeby wyciszyć troszeczkę żołnierzy. No tak, ale w tej chwili jesteśmy wszyscy wyciszani, dlatego i że... chyba zwierzętom w Stanach się podaje, żeby nie były... Tak, no jest, mocno narusza układ nerwowy, brom. Czyli to nie jest dobre dla bromu? Nie, 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 nie. Ponadto, jeżeli mamy śladowe ilości jodu w tarczycy, a wprowadzamy brom, bo wprowadzamy, tak jak mówiłem, fluor i chlor, to jakby tarczyca nie widzi tego, bo to jest ta sama grupa fluorkowców. I ma coś tarczyca w sobie, natomiast nie jest w stanie z tego wytworzyć hormonów. Czyli następuje jeszcze dalsze wydalanie tego jodu i tak śladowych ilości. Żeby odwrócić sytuację, wypchnąć te fluorkowce, należy dostarczać jod. Jodu organizm nie magazynuje, więc dawkę dzienną musimy przyjmować do momentu, dopóki w roślinach nie pojawi się, w owocach i warzywach nie pojawi się jod. Na instytucje naukowe walczą. No myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy, bo wchodząc tutaj do studia, proszę Państwa, no to jest ciekawe, to jest piękna mandarynka przywieziona z Włoch, z Hiszpanii i ona ma już w sobie jod. I Pan Mirosław, właśnie współpracując z instytutami różnymi, myślę, że na ten temat nam później troszeczkę opowie. Ale wracajmy do, czyli tak, niedobór, objawy. I teraz moje takie pytanie, czy jodem można przedawkować? Czy jod można przedawkować? Można. I właśnie co jest bardziej niebezpieczne, bo myślę, że to naszych widzów interesuje. Czy niedobór jodu, czy nadmiar jodu? Przepraszam za trudne pytania. Odpowiem w ten sposób. Niedobory jodu, tak jak wspomniałem, z czym się wiążą w efekcie końcowym. Tym się, powiedzmy, nie umiera na tym, na wstępnym etapie, z tym się funkcjonuje lepiej czy gorzej. Natomiast wprowadzając jod do organizmu, należy pamiętać o jednej rzeczy. O logice konsekwencji, bo jod to nie tylko jakby postawa, przyjmiemy jod i już jesteśmy zdrowi. No, spojrzeć na to pod aspektem diety, nawadniania i ruchu, tak? Żeby organizm zaczął podnosić się i wytrącać metale ciężkie i zacząć funkcjonować. Natomiast należy go uzupełniać stale. Problem jest z normami narzuconymi przez WHO, dlatego że te 150 mikrogramów spełnia zadanie, ale przy formach naturalnych jodków. Natomiast przy syntetycznych nie. I dla mnie powinno być ustalone dwie normy. Czyli jeżeli ktoś, bo każdy człowiek ma prawo wyboru, może kupić syntetyczny jodek potasu, ale wtedy te normy powinny być podniesione 30-krotnie. Ze względu na brak przyswajalności, tak? Dokładnie, dokładnie. Natomiast organiczny? Natomiast organiczny, bo w naturalnej formie nieorganicznej, ta dawka wystarcza do jakby profilaktyki, że wysyca i tarczycę i rozchodzi się sukcesywnie po komórkach, bo nie problem jest wysycić organizm gwałtownie, tak jak w przypadku no, w 1986 roku użyto płynu Lugola, tak? Mówi Pan po Czarnobylu, tak? Tak, ale on miał zadanie tylko jedną rzecz do spełnienia. Wysycić gwałtownie tarczycę, żeby się nie wchłonął jod radioaktywny. Natomiast to była jedyna jego funkcja. Czy jodem można przedawkować i czy, jakie są tego konsekwencje? Mówmy o tych takich najgorszych, żeby nasi widzowie wiedzieli, tak, że... Znaczy, pierwszy etap to jest taki, jeżeli przyjmujemy, bo w formie naturalnej jodu bardzo ciężko jest przedawkować. Bardzo ciężko z racji tego, że tak. No, mówił Pan, że to występuje w owocach morza, tak, w innych, więc, no więc no, ile możemy można, zjeść? Można, no nawet jeżeli byśmy zjedli 20-krotność dawki WHO, no to możemy dostać no, problemów żołądkowych. Tu jest tylko ten problem. Natomiast powiedzmy tak, jest on wtedy przyswajany, ale z innymi związkami chemicznymi. Jeżeli jemy cytrynę tutaj i powiedział Pan, że tutaj jest jod, tak? Ale on już jest tutaj w formie organicznej. No właśnie, to teraz tak jak obiecałem naszym widzom, porozmawiamy o tym, czyli te, bo to jest mandarynka.
Tak. I to jest mandarynka z Hiszpanii i proszę nam opowiedzieć o tym właśnie, że bo ja rozumiem, że to pan dostał, zakupił, czy jako ciekawostkę, czy to, co chcecie robić. Czyli ja rozumiem, że drzewa, na których rosną, czy gleba, jest po prostu nasycona jodem. Panie Marku, nasza firma, z racji tego, że w ogóle się zajmuje tematyką jodu na szeroką skalę, bo jakby my nie zajmujemy się tylko profilaktyką projodową dla społeczeństwa, dla ludzi i dodatków do żywności. Mamy także jakby po 3-letnich badaniach już i zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa na Słowacji aktywatory wzrostu dla roślin, które można opryskiwać i podlewać. Roślina zachowuje się tak samo jak człowiek po otrzymaniu dawki jodu, tak? Tylko musi być odpowiednia ta dawka. Mm-hmm. Aha, czyli albo opryski, czyli już bezpośrednio na owoce. Zależy, co chcemy uzyskać. Zależy, co chcemy uzyskać. A proszę powiedzieć, czy ile musiałbym zjeść takich mandarynek, nie mam nic przeciwko temu, uwielbiam mandarynki, żeby właśnie wysycić organizm jodem? To wszystko zależy, akurat to przywiozłem, te badania zejdą za chwilę, bo przyjechały mandarynki i cytrynę. I jakby idą dokumenty z zawartością, jak jest nasycony owoc, ile mikrogramów ma jeden owoc. Dlatego, że jod w ogóle pełni różne funkcje, tak? I dla ludzi, i dla roślin. Przy podlewaniu korzennym owoce dostaną jod. Przy spryskiwaniu jod działa jako super antyseptyk. Bakteriobójca i grzybobójca. Pełni rolę ochronną, prewencyjną dla kwiatostanu, dla liści, dla owoców, żeby nie wdawał się grzyb. To jest bardzo częste plagą dla jakby plantatorów. I to samo pełni dla ludzi. Czyli kwestie zdrowotne przez prowadzenie przez układ pokarmowy to jest jedno, jest inhalacja. Tylko trzeba znać umiar, bo nie można wprowadzać jakby zbyt dużych dawek poprzez przewód pokarmowy, dlatego że doprowadzamy do totalnego wyjałowienia jelit, czyli niszczymy florę bakteryjną, możemy uszkodzić mięsień sercowy i uszkodzić wątrobę. W ogóle wiele narządów. Tak? To nie jest tak, że wprowadzamy sobie coś, mówimy, że bakteriobójca, wszystko ładnie, a potem to pijemy bezkarnie, w dużych dawkach i Panie Mirku, no raczej u nas mandarynki nie będą rosły. Jak możemy to przełożyć na rynek polski? Bo rozmawialiśmy tutaj na ten temat przed wejściem. Panie Marku, to nie chodzi o rynek polski, dlatego że badania w Polsce są prowadzone od 15 lat na temat biofortyfikacji jodem, w ogóle gleby. I w całej Europie, nie tylko. Bardzo rozległe badania prowadzi Ściana Wschodnia, Rosja, Ukraina, Białoruś i oni mają bardzo dużą wiedzę. Są przetestowane na jabłkach, mogę podać przykład. Tylko, że robili to na ekstrakcie z alg morskich. Technologia niezbyt opłacalna, ale zrobili próby. I okazało się, że jabłko jest 30% gęściejsze w masie i skórka nie jest podatna na robaki. I oprócz tego nie było zagrzybienia. My naszym aktywatorem żeśmy zrobili badania w Polsce na hektarze upraw z innymi pochodnymi, aloesem, jakąś chemią i nasza kukurydza była 30% wyższa i plony, kolby miała dwa razy więcej kolb niż po standardowych aktywatorach. Mm-hmm. Właśnie, bo prosiłem pana, żeby pan pokazał nam ten swój produkt, to jest generalnie jest to w płynie, ale z tego co rozumiem, to spożywamy, czyli rozcieńczamy z wodą. Obowiązkowo. Ale również to co pan powiedział, rozumiem, że inny preparat jest do czy oprysków, czy do gleby. Tam są jeszcze dodatkowe minerały, tam jest chlorofil, tam jest biohumus, ma inną barwę, ale nośnikiem głównym oczywiście jest ten sam koncentrat. Tylko tam jest inny jeszcze skład. Tu jest to, co wychodzi ze źródła. Mamy. O właśnie, no bo powiedział pan, że to ten jod, ta firma, z którą pan współpracuje, że ona jest w 100% organiczna. I wcześniej wymieniając... Nieorganiczna. Nieorganiczna.
To jest nieorganiczna forma. To jest nieorganiczna forma, tak. Aha, okej, okay, bo wymieniam. Ponieważ pan... nie ma związków węgla. A rozumiem, rozumiem. Czyli ja rozumiem, że to jest mniej przyswajalne, skoro lepiej. Jest... Jeszcze lepiej niż organiczna forma. Tarczyca... To znaczy, bo syntetyczna jest najgorsza, tak? Bo... Mamy podział. Pogubiłem się. Jest trochę. Syntetyczny, nieorganiczny i naturalny, nieorganiczny i organiczny, naturalny. To jest różnica. No właśnie, to jest trochę skomplikowane. I teraz proszę mi powiedzieć, bo mówił Pan o normach, że 150 miligramów, mikrogramów, to ja rozumiem, jak to się ma na krople, bo tutaj coś Pan nalał. Tak, możemy się napić. Możemy się napić i drodzy Państwo, jak będzie kolejny odcinek, to znaczy, że przeżyliśmy. Ten koncentrat... Ponieważ jest to w formie skoncentrowanej, tak? Geneza źródła jest pod górotworem w Czechach. On leży na głębokości lustro wody, się zaczyna 800 metrów, kończy na 2 kilometrach. I natura tak pięknie nas obdarowała, to jest ewenement na skalę światową, że otoczka tego źródła składa się z takich skał, takie są skały ułożone, że nie występują tam metale ciężkie, żadne toksyny. Występuje jod i inne minerały. W składzie tutaj, który tworzy związki chemiczne, jest jod jako główny nośnik, magnez, sód, potas, wapń, chlorki i to stanowi bazę. I to występuje w formie związków, ponieważ jod naturalny, czyli ze skał osadowych, bardzo ciężko rozpuszcza się w wodzie. I może się rozpuścić na przestrzeni, no tutaj rozpuszcza się to cały czas stężeje, na przestrzeni 50 milionów lat. Za następne 50 milionów lat on nie będzie miał około 100 miligramów na litr, tylko może mieć 200. Struktura źródła jest taka, że są skały, jest ściana 15-metrowa, minerałów już skrystalizowanych i dopiero jest woda, w której znajduje się ten koncentrat. Ewenement na skalę światową, ponieważ no, takie źródło na ukończeniu mają Japończycy, ale oni używają już, znaczy oni nie potrzebują używać do suplementacji, używają do elektroniki, czyli odseparowują jod do formy jonowej i używają w elektronice. Czyli ja rozumiem, że ten jod, o którym mówimy, on niejako w sposób naturalny wypływa ze źródełka. On nie wypływa. Jego trzeba wydobyć oczywiście. Nie ma, tam nie ma pompki, trzeba go wydobyć. To jest skomplikowana instalacja. Mój partner biznesowy jakby jest właścicielem tego, znaczy terenu, na którym ma koncesję i wydobywane źródło od 20 lat. Przez wiele lat były prowadzone badania, jak wykorzystać ten jod w różnych dziedzinach gospodarki, bo jest szereg zastosowań dla jodu w medycynie, dla zwierząt, dla pasz i te prace trwały, ale w efekcie trzeba było to skomercjalizować, ponieważ źródło jest tak potężne i wydajne, że żeby to uruchomić, trzeba było zrobić porządną instalację, tak? Wydobywczą, odpowietrzającą, bo na górze między wodą a skałami jest metan, który też musi mieć ujście swoje, żeby nie rozsadziło nam źródło. I na dobrą sprawę od paru lat dopiero żeśmy w taką czystą komercjalizację weszli, no bo nie jesteśmy instytucją non-profit i musimy czerpać zyski, chociażby po to, żeby się instalacja zwróciła i coś zarabiać. Natomiast no, my mamy ideę inną, szeroką, nieprzyporządkowaną tylko do jednego jakby produktu, tylko my mamy nośnik do ogólnoświatowej profilaktyki jodowej, bo to jest jako... komponent do żywności. To, że wypuściłem to na polski rynek jako pod suplementem, choćkolwiek powinno być to nutraceutyk, czyli coś, co występuje naturalnie w przyrodzie, ale nie jest ogólnie dostępne. Ale polskie przepisy nie przewidują takich form rejestracji i dlatego jest klasyfikowany jako suplement. Ale jest to nośnik do produktów spożywczych, do wody, do innych, jakby do, no, do chleba może nie bardzo, dlatego że w chlebie, w wypieku jod powoduje spowolnienie rozrostu drożdży. Aha, no ciekawe. Proszę Państwa, tak jak już o tym rozmawiamy, bo Pan Mirosław wspomniał, że ten jod niezwykłą rolę odgrywa, niezwykle ważną rolę w problemach z tarczycą, to przy okazji chcę Państwa zaprosić na trzecie sympozjum Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej, które odbędzie się 10, 11, 12 stycznia 2020 roku w Warszawie w hotelu Arche i z tego co wiem, Pan też tam będzie.
Nawet pan przedstawi, no w ciągu kilku minut podzieli się wiedzą na temat jodu. Będziemy mieli też wybitnego specjalistę, profesora Olga Pokutyłę, który jest rektorem Wydziału Biochemii na Uniwersytecie w Tarnopolu i właśnie on będzie mówił na temat jodu i potrzeby tego jodu. Także zapraszam Państwa z tego miejsca i proszę pamiętać, że to mimo, że sympozjum organizują lekarze, to sympozjum jest otwarte dla wszystkich, kogo interesuje temat problemów występujących z tarczycą. Ale to tak a propos tego, o czym rozmawiamy. Panie Mirosławie, no myślę, że to nie będzie nasze pierwsze spotkanie, prawda? Jeszcze będziemy rozmawiać, zobaczymy, co nasi widzowie, jak będą reagować, czy ten temat będzie ich interesował. Także za ten odcinek Państwu, Panu bardzo dziękuję. Państwu również też. Bardzo dziękuję. Jeśli uważacie Państwo, że ten odcinek podobał się Państwu, to lajkujcie, piszcie komentarze do nas i oczywiście nie zapominajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Dziękuję bardzo.